przekonać więcej naszych klientów, bo wam coraz lepiej idzie. Dobra uwaga i na pewno my się cieszymy, że tak ten postęp jest, ten progres. Natomiast, że się kończy, no taki jest Łukasz Labeli i ja uważam, że powinien być jeszcze inaczej. Turniej powinien być piąty z dziewiątym i tak szósty z ósmym, coś w tym rodzaju. I powinniśmy grać jeszcze troszkę, bo przecież po to się trenuje cały sezon, żeby jak najwięcej spotkań było, prawda? A to taki jest kadłubowe, czwórka gra już teraz o swoje. Zostało nam mecz jeszcze jeden w lidze ze Szczyrkiem. Natomiast ten dwumecz nam został jeszcze 5-12 marca z Jaworzem, z powrotem i to będzie koniec ligi. Całe szczęście, że idziemy w dobrym kierunku z juniorką. No i wykorzystuję dziewczyny z drugiej ligi na różnego rodzaju sparingach, żeby nam pomogły właśnie w juniorkach, co jest, okazuje się dobry skutek, bo zajęliśmy pierwsze miejsce, muszę się pochwalać tu przed publicznością, zajęliśmy pierwsze miejsce w juniorce po 8 latach w tym roku i z tego tytułu dostaliśmy turniej u siebie, gramy 25-28 lutego, gramy turniej 1/4 mistrzostw polskich juniorek, zapraszam tak samo już kibiców. No i cieszyć się tylko, że widać ten postęp, że z tym Jaworzem co prawda przegraliśmy do 23-2-1 w pierwszej rundzie, ale przegraliśmy 3-0, a tutaj przez was ja też można powiedzieć, że to my dominowaliśmy, gdyby nie moje uniwersalne zmiany, no to prawdopodobnie było 3-0, ale w takich meczach muszą wchodzić zawodniczki, muszą się ogrywać, bo w jakim momencie to robić? Biorę na siebie tego seta, ale w ogóle to się cieszę z postawy dziewcząt. Dziękujemy.